Do udziału w otwartych mistrzostwach Wrocławia zaprasza partner rozgrywek Pizza Station. Najlepsza pizza w mieście. Za nami jeden z biegów długich zaliczanych do cyklu otwartych mistrzostw Wrocławia. Kolejna edycja biegu dla hospicjów zgromadziła blisko 1000 biegaczy. Pogoda nie odstraszyła chętnych, ważne było też pomaganie, a to wszystko w okolicach Stadionu Olimpijskiego, gdzie biegacze startowali na nieco ponad 4-kilometrowej trasie. Najszybszy był Andrzej Witek z Wrocławia, który pokonał trasę w 15 minut i 8 sekund. Na dalszych miejscach uplasowali się Tomasz Sobczyk i Dominik Buk. U pań pierwsza na mecie zameldowała się Zuzanna Zinczenko z Trzebnicy. Jej czas to 17 minut. I 15 sekund. Dalej były Danuta Piskorowska i Katarzyna Biernacka. A teraz dyscyplina bardzo ciekawa, czyli wspinaczka. Rywalizowali uczestnicy w konkurencji wspinaczka na trudność. Kategoria Open kobiety, tutaj najlepsza była Zuzanna Nosal, dalej były Klara Babicz i Katarzyna Mirosław. U masterek wygrała Katarzyna Sierac, a Małgorzata Kurek była najlepsza wśród dziewczynek. Teraz panowie, wygrał Oskar Pławszewski. Na dalszych miejscach uplasowali się Piotr Pigiel i Artur Kwieciński. Marek Foryś był najlepszym masterem, a u chłopców zwyciężył Tymon Śleziak. Na koniec siatkówka, sprawdzamy jeszcze co działo się w ostatnich dniach, a wystartowała pierwsza Liga Panów. Tutaj sporo zaciętych pojedynków, Amator Marcinkowice przegrał 1-2 z XXL Volley, drukarze także 1-2 ulegli Krotechowi i podobnie przegrali Global Team z Hvezdo Volley, pewnie bo 2-0 wygrało FOFF Team z Invictusem, a Bicoplast uległ 0-2 ekipie TST Kogeneracja. Do udziału w otwartych mistrzostwach Wrocławia zaprasza partner rozgrywek Pizza Station. Najlepsza pizza w mieście.